letniej redakcji Kuriera Porannego. Gościmy dzisiaj panią Grażynę Gościk, prezesa klubu kwadransowych grubasów Metamorfoza. Proszę nam powiedzieć, pani Grażyno, czym się zajmuje pani klub? Klub nasz tam zrzesza mężczyzn i kobiet w bardzo różnym wieku. Zajmuje się problemem otyłości. Przychodzą do nas ludzie nie tylko z nadwagą, normalnie też, którzy chcą zrobić kondycję. A idea klubu to jest wsparcie. To osoba otyła jest to osoba bardzo zakompleksiona, ma dużo problemów, nie tylko zdrowotnych, ale też problemów takich z natury psychicznej. Kiedy wstępuje do naszego klubu, otaczamy ją opieką, dietetyka, naszych instruktorów, którzy są przygotowani do tego, żeby prowadzić zajęcia z gimnastyki odchudzającej. Lekarza, dr Ostrowskiej, która zajmuje się badaniami i oczywiście ustaleniem diet dla takich osób. I w ogóle jest to tak zwana grupa wsparcia. My się tam nawzajem wspieramy. Mamy podobne problemy. Wymieniamy się dietami. Wymieniamy się różnymi sposobami odchudzania. Każdy z nas ma jakieś tam widzenie i jakiś tam sposób swój. Także jest to taka, mówię, grupa wsparcia i grupa taka pomagająca sobie nawzajem. I będzie skutecznie, tak? No mam nadzieję.